Proszę bardzo. Nie, nie, bo pani się zgłaszała, przepraszam bardzo. Ja jeszcze mam pytanie takie. Pan mówi o zniesieniu składek na ubezpieczenia społeczne. Oczywiście, że to bardzo gwarantuje potencjał gospodarczy, ale co wtedy, z czego byłaby finansowana służba zdrowia, emerytury, renty? Emerytury, renty byłyby finansowane w okresie przejściowym, tym co mówiłem, 40-letnim, z podatku od, na emerytury i renty. A docelowo by nie było żadnych emerytur ani rent. Znaczy chyba że ktoś, nie byłoby przymusu ubezpieczeń społecznych. Nadal mogłyby być zawierane umowy o ubezpieczenia społeczne, ale to by było dobrowolne, jakby ktoś chciał. Nie wiem, czy ktoś by chciał na takich warunkach takie umowy zawierać, ale to już nawet co? Jeżeli osiągnie, to będzie chory, stary, proszę, na pani, wypadek, nie może pracować, no. A poza tym z czego będzie finansowana służba zdrowia? Każdy może zachorować. Proszę pani, no a z czego teraz jest finansowana? Z ZUS-u. Nie, a skąd? Proszę pani, nie, do ZUS-u trzeba dokładać z budżetu, bo tych składek nie starcza, więc nie jest finansowana z żadnego ZUS-u. ZUS sam wymaga dofinansowania podatkowego. Tak. Natomiast służba zdrowia, znaczy inaczej może, usługi medyczne, ale pani nie słucha, co ja mówię, to właśnie. Usługi medyczne byłyby finansowane przez pacjentów. Wie pani, reforma, wiekopomna reforma charyzmatycznego premiera Buzka była przeprowadzana pod hasłem, że pieniądze mają iść za pacjentem. No i podobno idą, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale wszelki kontakt został już dawno zerwany. Otóż na czym polega funkcjonowanie służby zdrowia, jak to pani nazywa, dzisiaj? Pobierane są podatki. No, różnie się nazywa, składka na ubezpieczenie zdrowotne, tam jak zwał, tak zwał, podatki. Od obywateli pod pretekstem, że państwo będzie ich leczyło. Z tymi pieniędzmi najpierw mają kontakt urzędnicy państwowi, którzy nikogo nie leczą, w ogóle nawet nie badają, tylko mają kontakt z pieniędzmi. No i tam część tych pieniędzy ubywa. Później tam inni mają kontakt, inni wreszcie jakieś 50% trafia do wykonawców usług medycznych, to znaczy szpitali, pielęgniarek, lekarzy i tak dalej. 50%, około 50%. No i oni narzekają, że to za mało i tak dalej. Podatnik płaci powiedzmy 100 zł w podatku pod pretekstem, że będzie korzystał z usług medycznych. Na usługę medyczną zostaje 50 zł dla tych wykonawców. No i nikt nie jest zadowolony poza pośrednikami, którzy po drodze tam żyją z tego, że są, prawda? Gdyby teraz sprywatyzować ochronę zdrowia, co to znaczy sprywatyzować ochronę zdrowia? Usunąć przymusowych pośredników. Płaci ten, kto korzysta i płaci temu, od kogo kupuje usługę. Więc jeżeli teraz płaci ktoś w podatku powiedzmy 100 zł na usługę medyczną, z czego połowę zabierają pośrednicy, drugą połowę wykonawcy, gdyby wykonawcom podnieść o 25 zł, ale wyeliminować pośredników, to ten nabywca usługi płaciłby 75 zł, wykonawca by dostał 75 zł, ten by płacił mniej, ten by dostał więcej, tylko pośrednicy musieli się zastanowić, co ze sobą zrobić. Ale to my się musimy zastanowić, czy bardziej nam zależy na tym, żeby pośrednicy byli zadowoleni, czy żebyśmy my byli zadowoleni. No jak to zrobić? No tak to zrobić, mówię, sprywatyzować ochronę zdrowia. Nam przyrzekł, że będzie fundusz, bo tu chodzi o fundusz przede wszystkim. Proszę pani,
Ja powiem tak, nie znam osobiście pana ministra Dziwiła, ale ponieważ on jest ministrem i politykiem, to powiem, zaryzykuję takie powiedzenie, że kto mu wierzy, to sam sobie szkodzi. Nie można zabronić nikomu, żeby mu wierzył, ale jak ktoś mu wierzy, to sam sobie szkodzi. Później będzie płakał krwawymi łzami. Ale to i tak, ale to proszę pani, pan Jerzy Buzek jako premier wprowadził kasy chorych, 16 terytorialnych, 17 mundurową. I takie tam gwarancje prawne dla tych funkcjonariuszy wprowadził, rozbudował, że nawet zmiana rządu nie mogła im zaszkodzić. Oni mieli tam, nieusuwalni byli. I jak w 2001 roku premierem został Leszek Miller, no to chciał tam przeprowadzić kurację przeczyszczającą w tej instytucji. Okazało się, że nie może. Bo takie gwarancje prawne, więc nie było innej rady, tylko rozwiązać kasy chorych i wprowadzić Narodowy Fundusz Zdrowia. Pod pretekstem tej reorganizacji dokonał całkowitej wymiany kadrowej. I pan minister Radziwiłł dokładnie to samo chce powtórzyć, tylko w drugą stronę. No to nie wiem, jaką pani będzie miała z tego korzyść. To znaczy, no ja muszę myśleć swoim rozumem. No. Dobrze, właśnie o to chodzi, żeby swoim rozumem. Tylko nie... wie pani, nie wszystko, co mówił Lenin, to było głupie. To znaczy, było oczywiście, wiadomo, że głupie, ale on miał takie spojrzenia. Na przykład mówił, żeby ufać i kontrolować. O, i to słusznie, tak. To jest słusznie, tak. I tym... A co w sytuacji, jeśli ktoś... wypadek. No. Co, nie jest ubezpieczony? Znaczy, nie byłoby pojęcia ubezpieczony, nie ubezpieczony. Dlaczego by nie było... Ja mówię, że trzeba zlikwidować przymus ubezpieczeń społecznych. No dobrze, a jeżeli ktoś, czyli ktoś, jak ktoś nie jest ubezpieczony, to się go nie ratuje. Nie, dlaczego? Dlaczego? Ratuje się go. A kto pani powie? Jak to? No, jakiś majątek przecież ma. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Bo to jak nie ma, to proszę pani, niech się składają na niego dobrzy ludzie. A jak nie ma? Co, nie ma dobrych ludzi? Proszę pani. Proszę pani, proszę pani. Składajmy się na tego, na tego. No to właśnie i o to chodzi. Kiedyś brałem udział w takim spotkaniu w seminarium duchownym w Łowiczu. To bardzo pouczające było dla mnie. No i tłumaczyłem tym klerykom, że państwo nie powinno prowadzić działalności charytatywnej. I oni już mieli mnie dosyć. I jeden z tych nie wytrzymał, przerwał mi i mówi tak, panie Michalkiewicz, co za bzdury pan opowiada, już z taką złością wyraźną. I mówi tak, przecież jakby nie było przymusu, to by nikt nie chciał biednym pomagać. I brawa dostał od całej sali tych kleryków. No i jak już te brawa ucichły, to ja mówię, nie wiem, czy ksiądz se zdaje sprawę, co ksiądz teraz powiedział. Bo ksiądz, co prawda w innych słowach, ale wyraził myśl, że Ewangelia Chrystusowa się nie nadaje zastosowania w życiu. Być może, że to prawda, ale nie można tak mówić i być księdzem katolickim. To albo się nadaje Ewangelia Chrystusowa do zastosowania w życiu, albo nie jesteśmy żadnym narodem chrześcijańskim, tylko narodem egoistów, przebrzydłych i tyle. Proszę pani, coś pani powiem. Coś pani powiem, no muszę brutalnie to powiedzieć. Tak sobie pościelesz, jak się wyśpi. Tak sobie się, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Jeżeli, proszę pani, jeżeli ma pani dziecko wychować i mówi mu pani, że ma być pracowite, obowiązkowe, odpowiedzialne i tak dalej, a ona mówi, co mi tu pleciesz, głupia babo? Przecież nawet jak będę leniwa, tłusta, klucha, to dostanę zasiłek i będę żyła na cudzy koszt. I po co mam być odpowiedzialna, po co mam być pracowita, kiedy mogę nie być odpowiedzialna, pracowita i przeżyję aż do śmierci. Jaki ma pani argument dla niej? Nie ma pani żadnego. I dlatego z pokolenia na pokolenie się ludzie demoralizują i w końcu nie mogą żyć bez państwa, ale państwo im w każdej chwili może za mordę złapać
i będą tak ćwierkać, jak mu zagrają, będą tak tańcować. Więc albo chcemy być wolnymi ludźmi, którzy potrafią udźwignąć odpowiedzialność za samych siebie, albo będziemy niewolnikami państwowymi, no to wybieramy. Ale jak zmienimy mentalność? Proszę pani, trzeba od siebie zaczynać zmianę mentalności. Nie liczyć na to, że rząd nas urządzi, bo rząd nas nie urządzi.